100 lat temu ważyły się losy Polski i Europy. Armia bolszewicka wkroczyła na terytorium państwa. Zaledwie kilkanaście miesięcy po odzyskaniu niepodległości Polacy znów stanęli do walki. Momentem zwrotnym wojny była Bitwa Warszawska, zwana przez historię Cudem nad Wisłą. Wojna zakończyła się zwycięstwem Polaków. Traktat pokojowy został podpisany przez Rosję bolszewicką, Polskę i Ukrainę 18 marca 1921 roku o godzinie 20.30 w Pałacu Czarnogłosu w Rydze. Składał się z 26 artykułów. Dokument regulował przebieg granicy na wschodzie oraz kwestie reparacji, repatriacji, odszkodowań oraz mienia kulturalnego. Rozmowy pokojowe prowadzono od sierpnia 1920 roku do marca 1921 roku. Ocami pokoju były wszystkie siły polityczne w kraju, na czele z Janem Dąbskim. Traktat Ryski, zwany Gorzkim Pokojem, to najważniejsze porozumienie pokojowe Polski XX wieku.